potrzebujemy tak naprawdę trzy składniki. 2 kg soli morskiej. Rybkę sobie tak ściśniemy, może wyglądać na przegięcie. Witajcie moi mili, dzisiaj zrobimy sobie super smaczną, super soczystą rybę. Jaką rybę? No doradę, to co tutaj mamy blisko, więc mamy dwie dorady. Będzie to super prosto zrobione, ponieważ potrzebujemy tak naprawdę trzy składniki. Rybkę, którą tu widzicie, świeżutka, kupiona niebawem, przed chwilą kupiona. Do tego pójdzie nam cytryna, jedna duża cytryna i tutaj mamy kolorowy, a raczej czerwony pieprz. Kuleczkach. No i oczywiście sól. Na dwie ryby ja tutaj mam 2 kg soli morskiej. A jeszcze jeden składnik, będziemy potrzebować około 150 ml wody, którą sobie dolejemy tutaj do soli. Ja idę po wodę jeszcze. Zaczynamy od naszej ryby. Cytryna. Takie grube plastry kroimy. Cytryna. Dwa takie wielkie plastry. Kilka ziarenek pieprzu czerwonego. Jeszcze żyje. Z jednej strony, z drugiej. Kurczę. Dobra, wykorzystamy. Do środka. Rybkę sobie tak ściśniemy, żeby troszkę soku z cytryny nam też wyleciało. No i trafia na nasz papier. Z drugą robimy dokładnie to samo. Środek cytryno. Wykorzystamy nasz rozsypany pieprz. Kolejnym naszym krokiem będzie dodanie wody do soli i wymieszanie. Sól ma być wilgotna. Sól przygotowana. Więc wykładamy na papier do pieczenia. Tak, żeby pokryć całe dno. No to nasza ryba i dokładnie pokrywamy ją solą. Delikatnie dociskając, nie wcierajcie za mocno, bo będzie zasłona. Wiem, to może wyglądać na przegięcie, ale wyjdzie idealna, ona nie będzie zasłona. Jedna rybka przygotowana, z drugą zrobimy to samo. Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni i będziemy ją piekli około pół godzinki. Minęło 30 minutek. Więc sprawdźmy, co nam wyszło z naszej pieczonej ryby. Agniesia, zapraszam tutaj bliżej. Postaramy się do niej dobrać jakoś. Wstała. Taka skorupka, bo musimy zdjąć w miarę ostrożnie.
teraz. Elegancko można zjąć filecik. Talerzyk, Agniesiu, talerzyk. Sobie zdejmiemy to i ściągamy naszego filecika. Delikatna, soczysta, fajnie słona, nieprzesadzona, pomimo tego, że zobaczcie, daliśmy tutaj kilogram soli do niej, a ona wyszła idealna. Tak, ryby mają mości. Bardzo dobra. Jeżeli lubicie, jak gotuję, podobało wam się, chcielibyście więcej jakichś przepisów z rybami czy owocami morza, piszcie w komentarzach. No i co, zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz. Kto jeszcze nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji. No i co, ja idę jeść i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, hej.